Często bardzo się zamalowany, który jest bardzo skierowany w strach magisterski, w sensie ten jest pięknie. Obraz, który był na zasadzie, miał jest to tylko się tamten, to znaczy, że z drugiej strony cała historia. No i też powstał obraz, który jest specjalnie jakby zrobiony na tej wystawie tutaj za mnie. Zapraszam do roku, do dyskusji. Ja jeszcze tylko zachęcam Państwa do przeczytania tekstu Przemka w katalogu, bo naprawdę warto. Przemek bardzo dobrze pisze i mówi o swoim malarstwie, także tam znajdujące to esencja, tak? Tego malarstwa i historia powstania. Przemek pisze, że to już nie żyje, prawda? To jest grafikę? Tak, to jest grafikę, bo to litografię dokładnie. No tak, a nie wróciłeś już do litografii? W pewnym sensie tak robię litografię kursowego, która się zaleca to tak. Także tak potężnie, potem w formatach to już się wyjrzeć, ale na pewno no i litografię też to tutaj widać w tym roku. To jest ten znak, to synteza, to jest sobie myśli, to tam jest tam przygotowane, tak jakby się zaczęło to w tym litograficznym, a wektor czas ja to w jakimś stanie, bo grafikę to jako obraz, to kształtowanie obrazu, no i wydanie grafiki było jak opowiadanie w kółku tego samego zdania. Nie było tylko samo doskonalenie się, czy robienie kolejnej kopii kolejnego wydruku, to tworzyło się całość i wszystko za tym tam miało być inne zrozumienie, ale myślę, że to w malarstwie się bardzo mocno rozwija i wraca do tego. Jestem bardzo zadowolony z tego, co tam zrobiłem i myślę, że malarstwo to rozwija. A tak cały czas gdzieś studiuję wcześniej grafikę, myślałem o tym, ale to mi się miało do koloru, do malowania, że to było jednak bardzo dobrze do tego, żeby... Tak. Jeśli może też to mamy bardzo dużo, to zaangażowanie zorganizowanie kursu, to to by się udało. No to nie jest takie pytanie rozwojowe, ale ja tak, bo jest pracownikiem asystentem biura.
tratami, to będzie podczas nastrój. Znaczy podczas rysunku nastrój to się wtedy tratowni mam na który również nie są na aspekcie na wielu kraju. Sporo z tych obiektów pochodzi z lat 2002-2008. Do tego momentu byliśmy wdrażani lokacji siedziby w Krakowie z Gdańską Akademią Sztuk Pięknych, dlatego potem zaprosiliśmy do współpracy inne akademie, a jeszcze później w ogóle wydziały artystyczne. No i rzeczywiście ta część naszej kolekcji z tych lat pierwszych jest jakaś taka bardzo spójna, bardzo charakterystyczna. Myślę, że jest coś takiego jak szkoła galerska, malarska. Na pewno jest, to był kolor. To jest taka, ale to już chyba, nie wiem, czy jest. Ciężko mi to powiedzieć, bo tam jestem. Nie mam jakby, nie mogę tego zobaczyć tak świeżym okiem, nie jest to wszystko. To poszczególne pracownie mają taki mocny charakter. Ale nie jest zgodny z tym. Dokładnie tak. To taki kolor. No właśnie, to ten profesor, który właśnie większość tych naszych prac kolekcji, z tych początkowych lat, właśnie też jest pracowni profesora Szczepickiego, więc to jest niesamowite. Wcześniej też różne rzeczy tam jako dyplomaci robimy. To chyba tak się już teraz tam to zaciera, będzie rozmywać. To się sprawia nowego. Ale no tak jak mówię, no to na pewno może być pracownie bardziej, że jest to niezaranka. To jest umiem, to jest mocno nacisk na kolor, może jak się włamali, to wręczy profesora Szczepickiego, bo mamy jakiś mocno analityczny, ale to jest zawsze mocny na kompozycję, na kolor, na mocne działanie dzieła. No to by było wszystko wciągające ciągle na mnie. Nie, nie wiem, czy teraz badamy pytanie marzenia, ale nie ma plany. Jakieś plany na zaraz? Czy to jest coś, co będzie zadawać? Nie, to jest to, ale to myślę, że to też będzie dalej rozwijać. To i tam mam parę pomysłów. Jak dalej, to dobrze, żeby wchodzi do modernych spektaklów, to czynimy szczerze, a to tak, no, się ciekawy sposób rozumie. To ja panu też tam woli kończyć, to jeszcze kończyć i bardzo to rozumieć, nie śmieć się tak sprawy. Naprawdę się tam etapy, które naprawdę będzie zrozumiałe, ale i mogę dalej, które jest jeszcze bardziej ciekawe, bogate i tak. Pamiętam te słowa wstępu, to tak jest jednocześnie jakiś artysta, myślę, że słowa wstępu to jest, myślę, że zachęcą do tego, żeby móc porozmawiać indywidualnie. Bardzo, bardzo cieszymy się, że teraz pierwszy na taką formułę, ponieważ tak naprawdę my wierzymy, że to jest najistotniejsze wystawy, czyli spotkanie de facto z artystą, możliwość zadania mu pytań i jakby sprawdzenia własnego widzenia obrazu versus artysty. Jak Państwo słyszycie, Przemek chętnie pięknie opowiada o tym, co robi. Możecie Państwo przeczytać, zachęcam do naszego pracownika artystycznego, który jest przeglądem wydarzeń, subiektywnym przeglądem wydarzeń w Polsce, tu zresztą mamy nawet autorkę na miejscu, wiedziała, że to powiem, udaje, że jej nie ma, ale w każdym razie też zachęcam, bo tam również są wywiady z naszymi artystami, z Przemkiem również, ale to pewnie po spotkaniu, bo teraz warto porozmawiać, a ja już tak naprawdę banalnie się zachęcam do moich własnych powitań. Ja zapraszam tutaj taki kawałek prywaty i ja bardzo zapraszam do ciastka drożdżowego. Kawa, herbata. Wszyscy Państwo się czuli, swobodnie, dobrze i mieli czas i możliwość rozmowy z Przemkiem, także jeszcze raz dziękuję i zapraszam. A ja zapraszam oprócz powitałów, czy tak Państwo mogą się odnotować z Bankiem. Tak, Przemkiem, a teraz są przygotowane dla Państwa. Mamy nowy rok, rok nieupomnienia.